Czasami mówi się, że w roku 325 na soborze w Nicei ustalono kanon Nowego Testamentu. No cóż, niezupełnie. Po pierwsze, nie mamy żadnych historycznych dowodów, że na tym soborze w ogóle poruszano tę kwestię. Po drugie, nawet w późniejszym okresie różne kościoły lokalne używały różne kanony biblijne. W rzeczy samej, najstarszy dokument, który zawiera naszą listę 27 ksiąg Nowego Testamentu, pochodzi dopiero z roku 367. Jest to list wielkanocny biskupa Aleksandrii Atanazego. Dotyczył on wyłącznie kościoła w Egipcie. Nie wiemy na ile pozostałe kościoły lokalne zgadzały się z tą listą. Przykładowo kanon Sheltenan, który powstał około roku 350 w północnej Afryce, zawiera tylko 24 księgi Nowego Testamentu. Czemu tylko 24? Ponieważ w czwartym rozdziale Księgi Apokalipsy czytamy o 24 starcach. Jest to więc liczba biblijna i dlatego właśnie tyle musiało być ksiąg nowego.